emocje w głowie tylko mam. Chcę tak cały czas. No co mam ukrywać? No zależy mi na niej, wkręciłem się, odjebałem i... No, odjebałem po prostu na niej, ale widzę, że ona się właśnie dokuje, to co powiedziałem, przytuli się do Patryka, przytuli się do Rocha, przytuli się do wszystkich innych, ale nie potrafi tego zrobić do mnie, pomimo że jakby ja jej pokazuję to jakby... Ja rozumiem. No. A tak jak ci powiedziałam, że niekiedy kobiety stresują się tego, że jeden gest nie będzie właśnie jednym gestem miłym, tylko będzie w ogóle otwarciem i zaproszeniem do aktywnej już fizyczności, prawda, i regularnej, że ja tak jak mówiłam też Marvinowi, że długo wzmagałam się przed pierwszym pocałunkiem, bo to była jakaś taka część mnie, która się nie otwierała do niego. Taki jakby moment, w którym ja obawiałam się, że raz jakby go pocałuję, to on teraz nagle będzie, wiesz, osaczał mnie i myślał, że raz to zrobiła, to już jakby z górki, prawda? A to nie zawsze tak idzie, bo raz może być od chwili, ale nie oznacza, że to jest zaproszenie do regularnej tej czynności. Ja sobie, ja widzę jakby jej strach przed tym wszystkim. I widzisz, to ja gdzieś tam podejdę, ją pocałuję w ramię, pomiziam ją po twarzy i ona to akceptuje, ona mi jakby nie mówi, że mam tego nie robić, tak? Ale mówię, widzę, że potrafi się przytulić do Patryka, potrafi się przytulić do Rocha, pomimo jego pomosach. A na przykład wiesz, ja jej wczoraj to powiedziałem, to ona się do mnie przytuliła, ale to był jedyny ale element ty wiesz, ruchu. Ale niekiedy tak jest, bo łatwiej jest okazywać fizyczność osobom, na którym nam nie zależy, niż tym, na którym nam zależy. Myślisz, że ja tak nie miałam, że na przykład chłopak mi się podobał i wiedziałam, że to z nim chcę iść w jakąś tam relację, ale wolałam podejść, może to było złe, no ale tak jak mówię, że takie było niekiedy odczucie moje i myślę, że kobiet często, że łatwiej było mi tego mojego przyjaciela, na którym mi nie zależy, z którym wiem, że nie będzie żadnego seksu, niczego przytulić, prawda? Bo jednak już ten dotyk do mojego partnera, który mi zależy, był dla mnie taki mocno emocjonalny z mojej strony. Głęboki. Taki właśnie, wiesz, lekko paraliżujący nawet, niż bezmyślne podejście i przytulenie partnera, no. kolegi. Bo to jest bezmyślne, odruch, no, bezwarunkowe. Tak, a jakby... z kimś, na kim ci zależy, masz jednak adrenalinę i stres i masz takie... Tak. Dla mnie bardzo śmieszną taką anegdotką jest to, że ja z Tori znam się od pierwszego dnia i z Tori rozmawiałam, że miłość nie jest tu naszym konikiem, że jesteśmy takimi osobami, które lubią czuć się komfortowo, że jest troszkę z dystansem do niektórych rzeczy, a wychodzi na to, że my dwie, które od pierwszego dnia mówiłyśmy tak, nagle jest w ogóle inna sytuacja. On się otworzył z czymś ja, więc no uważam, że to jest w porządku jakby między nami ta relacja taka koleżeńska, mocna.